Przygotowania trwały blisko rok. Współorganizatorami kongresu było Województwo Śląskie, Górnośląski Związek Metropolitalny oraz miasto Katowice. Na liście naszych partnerów wspierających całe to ogromne przedsięwzięcie znalazło się ponad 60 firm. Patronat medialny sprawowało 29 redakcji. Poza nami, czyli pracownikami grupy PTWP przy organizacji kongresu, pracowali ludzie z kilkudziesięciu firm, w sumie 3000 osób. W otwarciu kongresu wzięło udział 4 premierów, przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz 2 obecnych i 3 byłych komisarzy Unii Europejskiej. W 3-dniowych obradach uczestniczyło 4 ministrów polskiego rządu oraz 20 sekretarzy i podsekretarzy stanu. Byli politycy, naukowcy i przedstawiciele największych europejskich przedsiębiorstw. Zarejestrowaliśmy przybycie blisko 6 tysięcy gości. Odbyło się 108 dyskusyjnych sesji panelowych. Uczestniczyło w nich ponad 800 prelegentów. Kongresowe relacje przekazywało do redakcji prasy, radia i telewizji 500 dziennikarzy, fotoreporterów, operatorów kamer i dźwiękowców. Naszym gościom pomagało codziennie 100 hostes oraz 150 wolontariuszy, studentów polskich i zagranicznych uczelni. Kongres był wydarzeniem, którego nie sposób było nie dostrzec także na ulicach Katowic oraz całej śląskiej aglomeracji. Do dyspozycji uczestników obrad oddaliśmy 500 taksówek. Kongresowe samochody przejechały w ciągu 3 dni 20 tysięcy kilometrów. Krótko mówiąc, trzeci Europejski Kongres Gospodarczy był największą biznesową imprezą w Europie Środkowej. Przygotowania do następnego, czwartego kongresu już trwają.